Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Humanistyka cyfrowa, projekty Ludzie, teoria. Mam przyjemność gościć dziś profesora Andrzeja Radomskiego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Profesor Radomski jest bez wątpienia jednym z pionierów humanistyki cyfrowej w Polsce i praktykuje już od lat różne formy ekspresji związane z tym sposobem uprawiania nauki. Serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu. Tytuł mojego dzisiejszego wykładu jest, może powiedzieć, bardzo obiecujący i dotyka fundamentalnych zagadnień związanych ze współczesną nauką, z przemianami, które ona podlega. Ja chciałbym powiedzieć Państwu przede wszystkim o konsekwencjach, jakie wiążą się z tak zwanym zwrotem cyfrowym, prawda? Czyli przejście od nauki, w tym wypadku od humanistyki analogowej, jak to się często określa, właśnie do humanistyki cyfrowej, ponieważ nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak duża skala zmian już nastąpiła i jakie zmiany mogą nas czekać w najbliższej przyszłości, a są one naprawdę imponujące i mogę już dzisiaj powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zasadniczo zmienią sposób podejścia do nauki, narzędzia badawcze, sposób prezentacji wyników oraz samoorganizację pracy badawczej. Ja swój wykład podzieliłem na i towarzyszącą jemu prezentację podzieliłem na trzy części. W pierwszej części zarysuję swoje widzenie humanistyki cyfrowej wynikające z pewnego już doświadczenia w tym temacie. W części drugiej zaprezentuję Państwu pewne przykłady badań z zakresu humanistyki cyfrowej, które uważam za bardzo cenne i rokujące na przyszłość stosunkowo najlepiej. Temu będą towarzyszyć również moje własne badania, które prowadziłem w tym nurcie. No i w części trzeciej, tej zasadniczej, podsumowującej do pewnego stopnia, wskażę właśnie owe konsekwencje zwrotu cyfrowego, które już mają miejsce i które wystąpią w najbliższej przewidywalnej przyszłości. To tyle takiego krótkiego wprowadzenia. No i teraz chciałbym przejść do realizacji wspomnianego punktu pierwszego. Więc proszę Państwa, często mówi się, że humanistyka cyfrowa to tak naprawdę jest przede wszystkim digitalizacja, a więc digitalizacja dotychczasowego dorobku historycznego ludzkości we wszelkich możliwych formach i postaciach. No i oczywiście digitalizacja tego, co ma miejsce obecnie, prawda? Jak Państwo doskonale wiecie, praktycznie wszystkie współczesne wytwory w różnych praktykach mają już charakter cyfrowy. Można zaryzykować stwierdzenie, że już całkowicie żyjemy w świecie cyfrowym i tutaj zasadniczym problemem jest oczywiście archiwizacja tych wszystkich wytworów, które na co dzień produkujemy, począwszy od banalnych maili czy SMS-ów, no a skończywszy na wielkich produkcjach, wielkich projektach cyfrowych. Na jednej z ostatnich konferencji poświęconych humanistyce cyfrowej w trakcie dyskusji panelowej zaskoczyło mnie jedno zdanie wypowiedziane przez pewnego profesora, który właśnie stwierdził, że dla niego humanistyka cyfrowa to przede wszystkim możliwość wejrzenia w cały zgromadzony do tej pory zdigitalizowany dorobek. Że można sobie wieczorem w domu spokojnie, wygodnie zalogować się do jakiegoś archiwum cyfrowego, zalogować się do repozytorium bądź do jakiegoś portalu. No i wówczas rozciera się przed nami no, wspaniały świat zdigitalizowanych wytworów, które potem możemy wykorzystywać w swojej, powiedzmy sobie, codziennej pracy badawczej. Ta opinia oczywiście nie jest czymś fałszywym z gruntu, gdyż jak najbardziej coraz częściej mamy do czynienia z takimi sytuacjami, a mianowicie, że
nie ruszając się z domu, możemy sobie wejść na jakąkolwiek stronę internetową i korzystać z nieprzebranych zasobów sieci. Jednakże, i to chciałbym z ogromnym naciskiem podkreślić, to jest tylko punkt wyjścia tak naprawdę do pracy badawczej. To jest pewien wstęp, pewien fundament, a tak naprawdę to my musimy się zastanowić, co dalej. Zdigitalizowaliśmy znaczną część dotychczasowego dorobku kulturalnego ludzkości, archiwizujemy na bieżąco to wszystko, co produkujemy na co dzień, natomiast co dalej należy robić? Zakres materiału jest ogromny, nikt dokładnie nie policzył, jaki tu jest rząd wielkości, jeśli chodzi o te zdigitalizowane materiały, natomiast zasadniczym problemem jest, i to jeszcze raz podkreślę, co mamy z tym dalej robić. I właśnie o tym chciałbym Państwu dalej powiedzieć, przynajmniej w tej części. I tutaj sobie pozwolę. 4 lata temu zrealizowaliśmy film o nastolatkach w sieci. Komunikujemy się przez internet. Tam nikt nas nie widzi. Nie miałem o tym pojęcia. Jestem w szoku. Dziś nowoczesne technologie są wszędzie, a my nieustannie z nich korzystamy. Kocham sieć. W codziennym życiu ludzie przez nie głupieją. W armii lotnictwo się zmieniło. W pracy. Spotkaliście się osobiście? Nie. W zabawie. Od razu mnie wciągnęło. Grałam non-stop. To świat bez granic. Zachłysnęliśmy się rzeczywistością wirtualną. To łuda. Spędzamy coraz więcej czasu w wirtualnych światach. Dobrze, a więc można powiedzieć, nowe technologie otaczają nas na co dzień się nimi posługujemy. To jest również wyzwanie dla nauki. Nowy przedmiot badań, nowy przedmiot zainteresowań. I zasadniczym problemem, tak jak tutaj Państwo widzicie, jest tego zwrotu cyfrowego, digital turn, jest nadmiar informacji, którą produkujemy i którą wymieniamy się w sieci. Chodzi mi o to, aby Państwu uświadomić, z jaką skalą danych i informacji mamy do czynienia. Jest ona po prostu przeogromna. Codziennie, jak tutaj padło w tym stwierdzeniu, produkujemy i wysyłamy 12 miliardów informacji. Więc proszę sobie policzyć, ile to jest w skali roku, na przykład ile w skali dziesięciolecia i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym mówi się, że coraz częściej nasz świat zaczyna przypominać jedną wielką, gigantyczną bazę danych. To spostrzeżenie zaczerpnąłem od jednego ze współczesnych teoretyków i badaczy, Lwa Manowicza, który właśnie lubi się posługiwać tego typu metaforą. Świata jako bazy danych. W związku z tym narodziło się pojęcie, które jeszcze nie ma odpowiednika w języku polskim, mianowicie big data. Jest to słowo, które ostatnio robi zawrotną karierę, począwszy od polityki, poprzez gospodarkę, również wkroczyło do nauki. No i ten świat big data stwarza olbrzymie problemy, olbrzymie wyzwania. Tutaj na tym wykresie macie Państwo przegląd, w jakim tempie odbywa się wspomniany przyrost informacji, które określamy jako big data. I te wielkie dane stanowią również potężne wyzwanie dla praktyki naukowej, dla dotychczasowej nauki, która zrodziła się w zupełnie innym środowisku, i w dalszym ciągu posługuje się zupełnie innymi narzędziami. I tutaj wspomniany Lew Manowicz tak o tym mówi. Collections, this is just 2,000 images
selected from our store. In our store, this boy houses over 800,000 images. But in fact, if you go to Google and do Google image search, you can find tens of millions of paintings from 20th century Rome. And this is the scale of data which we want to analyze, visualize, and redevelop ways to teach and publicly present and research cultural data at that scale. Well, in the fall of last year. No właśnie, tutaj profesor Manowicz no też zauważa, że te wielkie dane są prawdziwym wyzwaniem dla nauki i ta dotychczasowa nauka nie jest w stanie sobie z nimi w jakikolwiek sposób poradzić. Dlaczego? Dlatego, że dotychczasowe metody naukowe zostały przygotowane z myślą przede wszystkim no, o innej skali danych, po pierwsze. Po drugie, one są przygotowane z myślą, jeśli chodzi oczywiście o humanistykę, o interpretację świata językowego. A tutaj do tej pory uważano, że humaniści przede wszystkim interesują się danymi, źródłami, które mają głównie charakter językowy. No i w związku z tym opracowano szereg narzędzi, szereg metod, szereg metodologii, które mają zajmować się językowym światem i zajmować się interpretacją tekstów językowych. No tutaj tak w roli przykładu myślę, że też znana postać Paul Ricoeur tutaj się pojawia jako właśnie przykład tego typu tradycyjnej humanistyki. No i w związku z tym rodzi się potrzeba ogarnięcia tych nowych danych, potrzeba stworzenia zupełnie innych narzędzi, aby móc eksplorować ten świat big data. Nim do tego dojdę, nim dojdę do narzędzi, którymi humanistyka cyfrowa zaczyna już się posługiwać, które wytworzyła, chciałbym też Państwu parę zdań powiedzieć na temat podstaw, na których zasadza się humanistyka cyfrowa, dlatego że one są często no, zupełnie odmienne od tych, do których świat naukowy był do tej pory przyzwyczajony. Ja tutaj wypisałem takich 5 fundamentów nie tylko humanistyki cyfrowej, ale w ogóle współczesnego świata, zwłaszcza cyberprzestrzeni, więc to są wartości hakerskie, to jest ruch open source, free software, open access i ruch Creative Commons, który no, wynika z tych wcześniejszych wartości. To zestawienie myślę, że po części jest też Państwu znane. Jeśli miałbym tak w skrócie powiedzieć, dlaczego akurat zwróciłem uwagę na te instytucje i związane z nimi wartości, to przede wszystkim dlatego, że pewne reguły poruszania się w tym świecie internetu, cyberprzestrzeni opracowali hakerzy jeszcze od końca lat 60. XX wieku. Hakerzy pracujący na najlepszych amerykańskich uczelniach, jak MIT czy Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Oczywiście tutaj nie należy mylić tych hakerów, które mass media przedstawiają, że to są jacyś tam cyberprzestępcy, którzy włamują się do kont mailowych, do banków i tak dalej. Ci hakerzy, których tutaj mam na myśli, to są no, zupełnie inni ludzie i można powiedzieć, że oni stworzyli podstawy internetu, bo nie wiem, czy też wszyscy wiedzą, że hakerzy stworzyli pocztę elektroniczną, czyli ten e-mail, prawda, Ray Tomlinson w 1972 roku, że stworzyli ruch open source, free software. No i najważniejszy fakt, chyba tutaj decydujący dla charakteru dzisiejszej rzeczywistości, a mianowicie powstanie tej cywilnej, ogólnoświatowej sieci, której początek datuje się na początek lat, na lata 90., rok 1990, 91, bo tutaj różne padają cyfry, a mianowicie Tom Berners-Lee. On jest uważany za ojca tego cywilnego, dzisiejszego internetu, który też był hakerem. Więc tutaj ja twierdzę, że po prostu jest to no, współczesna elita intelektualna ludzkości. Ludzie no, o zupełnie innych horyzontach, o zupełnie innym spojrzeniu na dzisiejszy świat, na rolę informacji, rolę mediów. I dlatego też ja ich tutaj umieściłem na
na szczycie tej wyliczanki. I z tym wiążą się oczywiście inne, te pozostałe, nie mniej ważne instytucje i cechy, jak ruch open source, który zwykle jest przypisywany Linusowi Torvaldsowi, prawda? Ruch free software, czyli wspomnianemu Stallmanowi, no i oczywiście będący jego konsekwencją ruch na rzecz otwartości, dostępu do danych, i to nie tylko naukowych, i Creative Commons jako przeciwwaga dla tradycyjnego prawa autorskiego. No i tutaj mam zestawienie też ważnych postaci, które są związane z tymi wartościami, z tymi ruchami. W Polsce jest to Piotr Czerski, dziennikarz, autor słynnego manifestu My Dzieci Sieci, w którym nawiązuje do wspomnianych wartości, do otwartości internetu, do walki z ocenzurowaniem internetu, do walki o darmowe treści w internecie. Wspomniany właśnie Richard Stallman jako prekursor ruchu wolnego oprogramowania. Przechodzimy już do wspomnianych narzędzi. Dlaczego narzędzi? Dlatego, że w humanistyce cyfrowej narzędzia odgrywają podstawową rolę. Tam nie liczy się, albo zupełnie drugorzędne znaczenie ma teoria, bo tak jak dotychczas byliśmy przyzwyczajeni, że każda dyscyplina naukowa musi posiadać swoją bazę teoretyczną, która konceptualizuje rzeczywistość, która określa, jak może wyglądać świat, rzeczywistość. Czasami nawet danej teorii towarzyszy próba jakiegoś filozoficznego uprawomocnienia, to w humanistyce cyfrowej schodzi na plan dalszy. Żeby tutaj też Państwu naocznić, że tak rzeczywiście jest, to też chciałbym zwrócić uwagę, że humanistyka cyfrowa praktycznie do dnia dzisiejszego nie doczekała się swojej filozofii, swojej własnej filozofii. No po części jest to właśnie konsekwencja tego, że tutaj jest prymat narzędzi, chociaż inni badacze zwracają uwagę, że już Heidegger, znany wszystkim doskonale, słynny filozof niemiecki z pierwszej połowy XX wieku, już też zwrócił uwagę, że w świecie zdominowanym przez technologię, filozofia praktycznie traci swoje znaczenie. Narzędzia w humanistyce cyfrowej określają, co możemy badać, prawda? Jakie są granice badania, co i jak możemy przedstawiać. I dla mnie ważne są trzy obszary humanistyki cyfrowej, które moim zdaniem są najciekawsze, a mianowicie pierwszy obszar to jest badanie zdigitalizowanych tekstów, drugi obszar to jest analityka kulturowa, trzeci obszar to jest tak zwana nowa nauka sieci. Jak sama nazwa wskazuje, ona dotyczy sieci relacji występujących w internecie. Czyli tutaj nie ma to większego związku z tą tradycyjną nauką sieci, na przykład socjometrią, która powstała jeszcze w pierwszej połowie XX wieku i która wiąże się z nazwiskiem Morena. Jest to zupełnie nowa dyscyplina, której fundatorem w tej dzisiejszej postaci za fundatora uchodzi Węgier László Barabási. I to tyle takiego wstępu, jeśli chodzi o moje rozumienie, o moje pojmowanie humanistyki cyfrowej. I teraz przejdę do przykładów. Myślę, że to będą charakterystyczne przykłady, które ilustrują te trzy obszary funkcjonowania humanistyki cyfrowej, o których wspomniałem. Również tutaj Państwo zobaczycie pewne moje badania, które prowadziłem w tym nurcie. Tak więc przechodzimy do drugiej grupy prezentacji. Więc wizualizacja tekstów, od wszystkim dobrze znanej chmury tagów, po wizualizację już bardzo rozbudowanych tekstów, korpusów, jak na przykład powieści. To jest wspomniana chmura tagów.
To już jest wizualizacja większych korpusów. To jest przykład użycia metod humanistyki cyfrowej do badania i wizualizacji Biblii. W tym tutaj momencie jest to Księga Genesis, w zasadzie jej fragment. Jak Państwo widzicie, tutaj użytym narzędziem jest sieć, która pokazuje nam pewne relacje, pewne związki, jakie istnieją między określonymi pojęciami występującymi w tej księdze. Oczywiście ona jest dynamiczna, interaktywna i pozwala nam właśnie określić pewne relacje i zależności, które za pomocą, w zasadzie odkrywa nam program komputerowy. I teraz właśnie przechodzimy do wspomnianej nowej nauki sieci i do tego, co ona ma do zaoferowania humanistom, dlatego że nowa nauka sieci praktycznie, czy jej narzędzia obsługują całą praktykę naukową, czyli równie dobrze tutaj jej narzędzia mogą być wykorzystane do na przykład fizyki, biologii czy astronomii. I właśnie, badanie sieci społecznych w internecie. To jest przykład takiego badania i wizualizacji. I teraz, żeby Państwu pokazać, jakie tutaj są możliwości, przeprowadzę króciutki eksperyment. Dlatego, że tutaj badanie za pomocą programów tego typu jest dosyć czasochłonne, więc ja tutaj Państwu postanowiłem pokazać sieć swoich kontaktów, które utrzymuję za pomocą poczty mailowej. Więc tak wygląda taki prosty program do analizy i wizualizacji sieci w internecie, jak Państwo widzicie. On naprawdę, mimo że może wydawać się, że to jest prosta aplikacja, ale pokazuje na tym prostym przykładzie, takim najprostszym z możliwych, potęgę współczesnych narzędzi cyfrowych. Tutaj macie Państwo możliwość prześledzenia wszystkich moich kontaktów od początku, kiedy posiadam Gmaila, czyli od roku 2009, po dzień dzisiejszy, czyli 10 maja. Oczywiście aplikacja jest też dynamiczna i interaktywna. Możemy oglądać statystyki maili wysyłanych, maili otrzymywanych. Tutaj, jak Państwo widzicie, łączna ilość maili, które do mnie wpłynęły i wypłynęły, to już jest ponad 11 tysięcy. I teraz tutaj też możemy sobie zobaczyć, jakie osoby były najbardziej aktywne, jeśli chodzi o moje kontakty z nimi i ze mną. O, to się też oczywiście zmienia, bo proszę, gdy ja sobie na przykład gdzieś tam wejdę, no powiedzmy na początek, to zbiór osób jest już trochę inny. I tutaj to możemy sobie przeglądać poprzez poszczególne lata, poszczególne miesiące, poszczególne tygodnie. No i teraz jest pytanie dla Państwa, czy gdybyśmy nie mieli tego typu narzędzi, aplikacji, czy bylibyśmy w ogóle w stanie przejrzeć te kilkanaście tysięcy maili, prawda? Zrobić z nich jakąś statystykę, pokazać jakieś relacje, jakieś tendencje, jakieś trendy? Oczywiście nie. To samo jest z innymi danymi, ale już na o wiele większą skalę, bo tutaj jest zaledwie 11 tysięcy maili. A co by było, gdybyśmy na przykład mieli 11, ale nie tysięcy, czyli na przykład, nie wiem, miliardów czy bilionów, prawda, które są mierzone już nie w gigabajtach, ale na przykład w petabajtach. Więc
mają taki ciężar, jak to mówią informatycy. Tradycyjna humanistyka jest tutaj zupełnie zawodna, jest zupełnie bezradna. I co to powoduje? To powoduje to, że praktycznie nie jesteśmy w stanie badać tego świata. Więc można sobie powiedzieć, co z nas za naukowcy. I chciałbym, żeby tutaj to zostało szczególnie przez Państwa dostrzeżone i żeby było pewnym takim no, motywem przewodnim tutaj tego naszego spotkania. I kolejny przykład, już na o wiele większą skalę. Tutaj Państwo macie, będziecie za chwilę mogli obejrzeć analizę i wizualizację doskonale wszystkim znanego wydarzenia, jakim była rewolucja w Kairze, która zapoczątkowała tak zwaną arabską wiosnę ludów. Ta analiza i ta wizualizacja została opracowana przez program GEFI, to jest jeden z moich ulubionych, no również z tego względu, że jest po prostu darmowy, co akurat jeśli chodzi o programy do analizy sieci nie jest zbyt częstym zjawiskiem. I tutaj ta analiza została przygotowana na podstawie wpisów, które uczestnicy tej wiosny ludów zamieszczali na Twitterze. Czyli w oparciu o dane z Twittera tutaj mamy pokazany sam początek tego ruchu, kiedy ci przeciwnicy Hosni Mubaraka zbierają się na placu Tahrir i potem jest dalej pokazane, jak to się rozszerza, jak to pączkuje. Czyli początek od konkretnej godziny, co do minut. A więc narodziny ruchu, geneza ruchu. Dołączają się kolejni uczestnicy. I w tym momencie przerwiemy. Oczywiście dalej tutaj możemy sobie wczytywać inicjały tych osób, określone inne dane, ale już tego robić nie będziemy. To by długo trwało. No i teraz przechodzimy do analityki kulturowej. Jak Państwo tutaj może pamiętacie, w części pierwszej to zostało zasygnalizowane jako jeden z trzech najważniejszych moim zdaniem obszarów. I do czego służy analityka kulturowa? Ona służy, tak mówiąc w jednym zdaniu, w ogromnym skrócie, do analizy i wizualizacji obrazów, przede wszystkim obrazów 2D. Czyli tutaj chodzi o różnego typu grafikę, fotografie, filmy, przy czym filmy muszą być pocięte na klatki, żeby potem je można było dalej wizualizować. Tutaj będą już dalej moje własne badania, które przeprowadziłem na swojej kolekcji zdjęć. Ja jestem od dziecka, można powiedzieć, zapalonym fotografem. I robię mnóstwo zdjęć i chciałem się właśnie pobawić za pomocą narzędzia ImagePlot. I tutaj interesowało mnie w tym wypadku nasycenie kolorów i jasność. O, tutaj też mówiąc w ogromnym skrócie, ponieważ no, temu towarzyszy osobna metodologia, którą trzeba było omawiać przy tego typu badaniach, a to by się złożyło na odrębny też półtorej godzinny wykład, na osi OX, oś OX to jest po prostu kolejne lata, w których dana fotografia się pojawia, czy została dokonana, została zrobiona. Na osi OY mamy z kolei badanie w tym wypadku nasycenia kolorów, w następnym to będzie jasność. Tutaj jest to samo, tylko za pomocą innej grafiki przedstawione. Im wyższy kolor, tym im wyższy punkt na osi OY, tym większa po prostu paleta kolorów się pojawia na danym obrazie. Tutaj z kolei jest analiza filmu Biała Masajka, też pod kątem nasycenia kolorów.
Ten film, film był oparty na autentycznych faktach zasygnalizowanych przez antropologów kulturowych. Biała kobieta ze Szwajcarii wyszła za mąż za Masaja. No i oczywiście film opowiada jej różnego typu peregrynacje. I tutaj najpierw, żeby zwizualizować ten film i przebadać interesujące mnie parametry, to za pomocą odpowiedniego oprogramowania po prostu pociąłem, czy wyodrębniłem określoną ilość klatek, zdaje się 1500 tutaj w tym wypadku było, a następnie dokonałem już wizualizacji pod kątem jasności. Jak Państwo widzicie tutaj z tej wizualizacji, z tej analizy, którą dokonał program komputerowy, no w tym filmie przeważają ciemne kolory. I to jest nie tylko związane z tym, że akcja rozgrywa się w Afryce, ale z szeregu innymi elementami, które w tym filmie się zdarzają, co też tutaj zostało ładnie przez program wychwycone. Kolejny przykład to jest modelowanie trójwymiarowe, druk 3D, też przykład tego typu wizualizacji, która służy nie tylko pokazaniu dobrze znanej budowli, ale również pewnym badaniom eksperymentalnym, dlatego że w humanistyce cyfrowej możemy przeprowadzać określone eksperymenty, tak jak, może nie dokładnie tak samo jak w przypadku nauk przyrodniczych, ale tutaj pewna analogia na pewno występuje. To jest z kolei przykład makiety dzielnicy żydowskiej z Lublina, zrobionej przez Teatr NN. To jest tylko fragment szerszego projektu, który oni realizują. Otóż oni na modelach trójwymiarowych odtworzyli Lublin z XVI wieku, z XIX i również z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To są wybrane przykłady obiektów, w których albo ja brałem udział, albo które mogą stanowić dobrą ilustrację zasadniczych aspektów przejawiania się i funkcjonowania humanistyki cyfrowej. W części trzeciej, zgodnie z zapowiedzią, chciałbym Państwu pokazać pewne konsekwencje zastosowania metod i narzędzi humanistyki cyfrowej, które już mają miejsce, albo które pojawią się w niedalekiej przyszłości i zasadniczo już mogą zmienić, nawet można powiedzieć zgodnie z tytułem tego wykładu, zrewolucjonizować całkowicie i dogłębnie dotychczasową praktykę naukową. A więc skutki cyfrowej rewolucji dla tradycyjnej praktyki naukowej ze szczególną uwagą praktyki czy praktyk występujących w humanistyce. Nie mówię nawet w poszczególnych dyscyplinach humanistycznych, dlatego że humanistyka cyfrowa zamazuje wszelkie podziały między dyscyplinami, więc będę się posługiwał właśnie określeniem. Więc przede wszystkim to jest pojawienie się nowych typów źródeł, które do tej pory nie występowały, a więc głównie źródła cyfrowe. No i tutaj niezwykle ważny element, że w nauce pojawia się nowa przestrzeń. Do tej pory wszyscy byliśmy przyzwyczajeni, że naukę uprawia się, jak to Amerykanie mówią, w pewnych świątyniach wiedzy typu Harvard, Princeton czy Stanford. No, a więc jest konkretne miejsce, konkretna instytucja, w której są zgromadzeni profesorowie i studenci i ona ma uprawnienia i przywilej tworzenia wiedzy naukowej. No, trudno było sobie jeszcze kilkadziesiąt lat temu wyobrazić efektywne uprawianie nauki poza uniwersytetem albo poza instytutem naukowo-badawczym. Na przykład często mówiono, że Albert Einstein był w XX wieku jednym z ostatnich wielkich uczonych, którzy mogli bawić się w naukę, przynajmniej w pierwszym etapie poza akademią, czyli w biurze patentowym w Zurychu, w którym pracował. Potem było to już niemożliwe. Obecnie nastąpił ogromny zwrot o 180 stopni i naukę praktycznie teraz można uprawiać wszędzie. Dlatego mówi się o nauce sieciowej. Co to znaczy nauka sieciowa? To znaczy to, że po pierwsze możemy korzystać z tych wszystkich danych, które są w sieci,
Możemy tworzyć wirtualne laboratoria, możemy tworzyć całkowicie elektroniczne czasopisma, możemy publikować tylko i wyłącznie w internecie, choć w Polsce jeszcze się za to punktów nie przyznaje, nie wiem dlaczego. Możemy odbywać konferencje w świecie wirtualnym. Zaraz Państwu pokażę taki przykład. To jest bardzo charakterystyczny przykład instytucji, którą dobrze znam, bo sam tam mam zajęcia, Akademia Elektronika. Dobrze, więc to jest pierwszy przykład. Jak Państwo widzicie, tutaj mamy do czynienia z całkowicie wirtualną uczelnią istniejącą w świecie Second Life. Została ona założona przez Sida Myo. Nieprzypadkowo mówię to nazwisko, dlatego że w Second Life obowiązuje inna terminologia. Ja tam występuję jako Anaradinamus. Tak z ciekawości powiem Państwu. I tam jest wszystko, czyli są aule, są miejsca spotkań, można też robić prezentacje, dyżury, robić konferencje. Tutaj też zrobiliśmy w 2010 roku właśnie pierwszą konferencję w świecie Second Life, przy czym to nie była Akademia Elektronika, tylko Second UMCS. Ta konferencja miała charakter międzynarodowy, nie było żadnych opłat. Zwróćcie uwagę, nie było żadnych opłat, no bo jakie tutaj mogą być opłaty? No, to jest prawdziwa bolączka i zmora współczesnego życia naukowego i to nie tylko w Polsce. Natomiast tutaj pokazaliśmy całemu, przynajmniej polskiemu światu, że naukowemu, że może być konferencja całkowicie bez opłat, bez ruszania się z domu. Materiały z tej konferencji zostały opublikowane w jednym z numerów czasopisma elektronicznego Kultura i Historia, więc to jest rzeczywiście kolejny rewolucyjny przełom wynikający z zastosowania wspomnianych nowych technologii. I teraz coś, co być może już w tym roku zafunkcjonuje. W tym momencie przerwiemy.
Więc to jest holografia i zastosowanie okularów wyprodukowane przez firmę Microsoft HoloLens, które będą zintegrowane z Windows 10, który w czerwcu się pojawi, no, zadebiutuje oficjalnie, więc tutaj jest to nowy wymiar rzeczywistości wirtualnej, i który, no, przyniesie też kolejny przełom w nauce i w edukacji. Tak, może się tutaj zatrzymam, ponieważ być może nie wszyscy Państwo słyszą. To jest przykład na też nowe zjawisko tak zwanej nauki obywatelskiej. Pojawiło się takie określenie citizen scientist, czyli obywatelscy uczeni, tak dokładnie tłumacząc. I chodzi po prostu o to, że w humanistykę cyfrową może uprawiać każdy. Czy potencjalnie każdy, może w ten sposób to należałoby określić. Dlaczego? Dlatego, że w tych wartościach, które jak gdyby określają charakter humanistyki cyfrowej, mieliśmy między innymi free software, prawda, mieliśmy ruch Creative Commons i tak dalej, czyli w gruncie rzeczy chodzi tutaj o to, że mamy po prostu mieć, czy mamy w zasadzie, no, zagwarantowany przynajmniej na razie darmowy dostęp do różnego typu treści i danych w internecie. Mamy wiele darmowych cyfrowych narzędzi. Jeśli mamy odpowiednią pasję i żyłkę badawczą, to możemy doskonale tutaj uczestniczyć, współpracować z tak zwanymi profesjonalnymi badaczami albo na własną rękę uprawiać. I to jest taki przykład badania papirusów z miejscowości Oxyrynchos. To jest taka miejscowość w Egipcie, w której odkryto ogromną ilość staroegipskich papirusów. I oczywiście tutaj nawet cała armia badaczy nie mogłaby ich wszystkich odczytać, więc poproszono pasjonatów historii, pasjonatów świata antycznego do pomocy. Udostępniono odpowiednie oprogramowanie w internecie, no i ta armia, że tak powiem, wolontariuszy obywatelskich uczonych zabrała się do roboty, no i dzięki temu prace mogły ruszyć naprzód i należy się spodziewać, że za kilka lat wszystkie te papirusy zostaną odczytane i odpowiednio zedytowane. Czyli wniosek kolejny skutek. Teraz naukowcem może być potencjalnie każdy. Nie trzeba żadnych stopni i tytułów, które się zupełnie nie liczą w świecie cyfrowym, tylko to, co człowiek umie i potrafi. Tytuły i stopnie nie badają, tylko ludzie z konkretnymi umiejętnościami, a te się zmieniają, więc to, że ktoś zrobił doktorat, to praktycznie nie jest w tym momencie gwarancją czegokolwiek, dlatego że świat się tak dynamicznie zmienia, że, no, że te wszystkie stopnie i tytuły, które zmusza nas się do robienia nie wiem po co, tylko po to, żeby pieniądze było to wyrzucić na koszt podatników, no nie mają tutaj żadnego znaczenia. W świecie cyfrowym, w świecie gwałtownych zmian. No i kolejna niezwykle ważna konsekwencja. Nauka otwiera się na społeczeństwo. Humanistyka cyfrowa jest z definicji nastawiona na społeczny odbiór, dlatego że jej rezultaty zawsze publikuje się w internecie. Czyli wszyscy, którzy prowadzą badania z humanistyki cyfrowej, muszą się liczyć z tym, że oni to robią dla ludzi. W tradycyjnej praktyce naukowej badania uprawiało się kiedyś dla uznania, prawda? Badania uprawiało się dla awansów, właśnie dla wspomnianych stopni, dla punktów itd., itd. Czyli tak prawdę mówiąc, uczeni prowadzili głównie badania dla samych siebie i sami siebie nawzajem oceniali. To tak jakby firma Ford produkowała samochody i była oceniana przez firmę przez Toyotę na przykład. No absurd, prawda? W tym absurdzie do tej pory żyliśmy, chociaż to poniekąd było zrozumiałe, humanistyka cyfrowa z tym zrywa. To już jest po prostu nie do pomyślenia, żeby ktoś robił projekty cyfrowe dla innych badaczy. Robi się dla społeczeństwa, które to ocenia te projekty, współuczestniczy w ich tworzeniu,
musimy się na chwilę powrócić do ruchu obywatelskich uczonych, no? I które też, ja bym powiedział, do pewnego stopnia i sponsoruje tego typu badania. I tutaj właśnie jest znowu nawiązanie się, nawiązanie do tego ruchu Open Access i innych wartości, które patronują humanistom cyfrowym. No i tutaj właśnie jest podkreślenie, że korzystając z otwartych zasobów sieciowych i darmowych cyfrowych narzędzi, każdy, potencjalnie każdy może taką humanistykę cyfrową uprawiać. To jest cały klucz, prawda, humanistyki cyfrowej. Projekt jest sieciowy, jest otwarty, jest dostępny dla wszystkich. Wszyscy mogą się pod niego podłączyć. Tutaj akurat przykład projektu, który realizowałem ze swoimi studentami na uczelni, w której pracuję. Kolejna rewolucyjna zmiana. Do tej pory cała nasza wiedza, albo prawie cała, o świecie, a w szczególności wiedza naukowa, była przekazywana za pomocą tekstów. A? Monografii, syntez, artykułów, recenzji itd., itd. Teraz humanistyka cyfrowa odsyła książkę, jeśli nie do lamusa, to przynajmniej ogranicza jej dotychczasową dominację. Pojawiają się nowe formy wypowiedzi, tak zwane cyfrowe narracje, zwizualizowane narracje. Tutaj występuje też taki termin, który no, nie ma polskiego odpowiednika, digital storytelling, ale nie rzecz w nazewnictwie, nie rzecz w semantyce, tylko właśnie w tych nowych formach. Tutaj macie Państwo przykłady tych nowych form. No jeszcze tutaj jest elektroniczna publikacja, chociaż ona też ma pewne cechy, których nie jest w stanie rzecz jasna posiadać tradycyjna książka. Pojawiają się specjalne edytory do tworzenia wspomnianych digital storytelling, Storyfy, VoiceThread. Też okazuje się, że wirtualna makieta też może być nową formą narracji. Tak to przynajmniej widzi Teatr NN, który tutaj stworzył wirtualną makietę dzielnicy żydowskiej. Ale również w ten sposób możemy przedstawiać. Uwaga, to jest praca dyplomowa, która została stworzona całkowicie wygenerowana przez w środowisku wirtualnym za pomocą darmowego programu do modelowania 3D, czyli Blendera. Osobiście nie lubię tego programu, wolę posługiwać się Cinema 4D, ale to jest program darmowy, więc no, jest bardzo popularny, chociaż jest nieintuicyjny w obsłudze, to od razu Państwu mówię. I to jest praca dyplomowa. Tak może wyglądać. Zupełnie nowy typ narracji. Ale czy ta praca jest w formie filmu, czy to jest taka wirtualna... To może jak będą pytania, po to... Twardego drewna, kości, poroża i kilka pamiętania, po co warto mieć. Wiele z głowy temu
Dobrze, to może taki fragment już wystarczy. Tu Państwo widzicie też nowy sposób, że tak wyrażę, ekspresji. Taki sposób, który pomaga w dostrzeżeniu zupełnie nowych elementów, których nigdy nie moglibyśmy zobaczyć, gdybyśmy posługiwali się tradycyjną formą pisaną. Też taki Państwu dam przykład, niestety nie znalazłem filmiku, ale jest w antycznym świecie, w starożytnej Grecji żył taki malarz Zeukis i on namalował obraz, po grecku to nie powiem jak to brzmi, po prostu winogrona. I ten obraz możemy sobie zobaczyć w danej galerii, natomiast jeśli go zwizualizujemy za pomocą odpowiedniego programu 3D, to możemy zobaczyć zupełnie nowe aspekty, mniej więcej tak jak tutaj na tym filmie, pod określonym powiększeniem, pod różnym kątem, możemy poszczególne te kiście winogrona obracać na różne sposoby, czyli znowu przebadać i jednocześnie zaprezentować te aspekty, te cechy tego obrazu, które byłyby niedostrzegalne, gdybyśmy go oglądali w sposób tradycyjny na materiale. I też możemy tutaj sobie postawić określone hipotezy badawcze i spróbować na nie odpowiedzieć też za pomocą tutaj metod wizualizacyjnych. Na zakończenie też niezwykle ważna rzecz, a mianowicie taka, że aby móc się tymi wszystkimi narzędziami umieć posługiwać, to niestety też potrzebne są ogromne zmiany w edukacji, w kształceniu, począwszy od tego poziomu podstawowego, a skończywszy na poziomie wyższym. Jak ważny jest to problem, to chociażby niech świadczy fakt, że od ubiegłego roku szkolnego, na przykład w Wielkiej Brytanii, od pierwszej klasy szkoły podstawowej wprowadzono obowiązkową naukę programowania. Podobnie jest, zdaje się, na Łotwie i w Estonii. Finowie z kolei przymierzają się do likwidacji tradycyjnych przedmiotów szkolnych, też rezygnują na przykład z umiejętności tradycyjnego pisania, tylko idzie to w kierunku właśnie totalnej cyfryzacji. Te nowe kompetencje polegają też na opanowaniu całego szerokiego wachlarza umiejętności, których efektem powinny być te wszystkie nowe umiejętności, które tutaj Państwu pokazywałem, przynajmniej te najważniejsze, które ja uważam za istotne i myślę, że tym stwierdzeniem ważnym tutaj powoli będę się zbliżał do końca. I to pytanie, które sobie na koniec postawiłem, mianowicie jaką szansę ma tradycyjny uniwersytet? Głosy są różne na ten temat. Ja tutaj może pozwolę sobie Państwu przytoczyć pewien fragment, dosłownie króciutki. Ponieważ tej książki nie ma w sieci, więc przyniosłem egzemplarz tradycyjny. I tutaj autorzy tej książki piszą tak, że uniwersytet jest rozpadającym się światem z innej epoki, nieprzystosowanym do dzisiejszej rzeczywistości. To jest taki fragmencik. Jeśli kogoś by to zainteresowało, to polecam książkę Netokracja, która już od kilku lat funkcjonuje w Polsce. I uniwersytet oczywiście nie może stać na uboczu, ani humanistyka uniwersytecka, ani inne dyscypliny, dlatego że może on zostać wyparty przez inne formy organizacji pracy, inne formy organizacji prowadzenia badań. Już teraz mówi się o hybrydowej edukacji, o hybrydowej nauce, czyli takim połączeniem różnych instytucji, które te badania prowadzą, korzystając właśnie z tych wspomnianych przemian. Też można podać przykłady takich instytucji, jak wielkie firmy informatyczne, również instytucje edukacyjne, jak na przykład Akademia Kana, wszystkim dobrze znana, która staje się globalną, jeszcze może nie uczelnią, ale globalną szkołą.
prawda? Więc która no, powoduje, że tradycyjne szkoły i uczelnie też powoli tracą sens istnienia, oczywiście w tym swoim dotychczasowym funkcjonowaniu. Prawda? Czy w ogóle to się okaże? No i tym stwierdzeniem chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie, ponieważ już, zdaje się, przekroczyłem trochę czas, ale myślę, że tutaj Państwo nie nudziliście się. No i teraz oczekuję na pytania, bo tutaj już Pan chciał zadać. Także jestem do dyspozycji Państwa.